Przed nami święto Szlaku Zabytków Techniki. Tegoroczna odsłona Industriady odbędzie się 1 czerwca. Zagości w 47 obiektach w 29 miejscowościach. Uczestnicy 15. edycji święta mogą skorzystać z bezpłatnego transportu między tymi miejscami, komunikacją miejską ZTM oraz kolejami śląskimi. Paweł Jędruśik. Do Industriady przyłączyło się Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. W ubiegłym roku impreza przebiegała tam pod znakiem wesela hutniczego. W tym roku będą to chrzciny. Zapraszamy analogicznie o godzinie 12:00 na inscenizację chrzcin hutniczych z udziałem Teatru Naumionego, z Ornontowic, kapeli Dajcie Pozór. No, będzie kolorowo, będzie dużo grania, będzie dużo śpiewania. Zapraszam, żebyście Państwo świętowali te narodziny z nami. Świętować będą też w Rudzie Śląskiej. Tam wydarzenia odbędą się m.in. w Ficinusie. Podczas Industriady kolonie będzie można zwiedzać z przewodnikiem, który opowie o historii tego miejsca i jego mieszkańców. Na to zwiedzanie obowiązują zapisy, są 4 grupy. Proszę zajrzeć na stronę internetową, tam są jeszcze wolne miejsca. Ponadto uroczystość, to świętowanie tradycyjnie rozpoczynamy uroczystym przemarszem sprzed Kościoła Ewangelickiego przed scenę, tam w towarzystwie Orkiestry Dętej Majoretek, ale również Beboków i Straszków Śląskich podejdziemy paradą pod scenę. Oprócz tego atrakcje będą też w stacji biblioteka, ale to tylko niektóre z obiektów, które będzie można zobaczyć i zwiedzić podczas Industriady. Co roku jest ich tyle, że niemożliwym jest uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach. W tym roku moc atrakcji, bo to jest 47 obiektów, które przygotowują łącznie ponad 400 wydarzeń w jednym dniu, bo na tym przecież Industriada polega. Oprócz tych największych, czyli happeningu w zabytkowej kopalni srebra w Tarnowskich Górach, gdzie odbędzie się koncert małego TGD, elektrycznych gitar, różnego rodzaju inne atrakcje o godzinie 18:00, dalej o 12:00 na osiedlu Nikiszowiec, gdzie jest start, tam przemarsz orkiestry. W tym roku Industriada kończy 15 lat. Do tej pory w wydarzeniach w jej ramach wzięło udział około 1 miliona osób.